Panie i panowie, czas na kolejną dawkę Football Managera. Kolejny odcinek naszego rajdu z ruchem. Zdzieszowice, futbolowe, piłkarskie rewolucje, trzecia liga. Idziemy po awans do drugiej, ale jak to faktycznie wygląda, bo mamy listopad, czyli trochę tego już sobie pograłem. Pamiętajmy, no nie będę każdego meczu grał w odcinku, bo jeżeli tak byśmy to grali, to do Ekstraklasy byśmy dołączyli być może, nie wiem, w 45 albo w 60 odcinku, a byłoby to mniej więcej za 3-4 miesiące, a ja jednak wolę to sobie zrobić szybciej, żeby na tych najważniejszych aspektach skupić się prędzej. Więc rzućmy okiem na to, co się działo od ostatniego naszego spotkania. Skończyliśmy na meczu z Lechią Dzierżoniów, no a potem, mówiąc tak wprost, no nie wygląda to jakoś ekskluzywnie. Jest pewna komplikacja, gdyż straciliśmy Michała Bodysa, który no, wrócił do Piasta Gliwice ze względu na to, że u nas nie grał zbyt często. No dałem mu jeden mecz, no i puścił dwie bramki, także nie byłem tym zachwycony, ale teraz jestem ciekawy, czy mamy jakiegokolwiek drugiego bramkarza, którego możemy wystawić. No nie mamy. No, dlatego też musimy chyba jakiegoś, na przykład tego pana zatrudnić, żeby ktokolwiek w ogóle tutaj w naszej kadrze na temat bramkarskiego kunsztu mógł cokolwiek powiedzieć. Dlatego mamy na przykład opcję podpisania tymczasowego kontraktu. Także jak nie będzie grał, no to nic my nie będziemy mu płacić. No i cyk, proszę bardzo, panie Adrianie, dzień dobry. Mam nadzieję, że będziemy współpracowali obiecująco. No, jak na rezerwowego bramkarza to wystarczająco. Fantastyczna sprawa. Na 3 mecze jesienią na ławkę akurat się nada. A jeżeli będzie siedział grzecznie, to nawet i na dalszą część sezonu. No i zobaczmy, kto tu może zagrać. Gdzie ten nasz bramkarz jest? Halo, ja go do rezerw wpakowałem? Gdzie on? Kolego, ty w rezerwach niepotrzebny jesteś. Ale ten skład wydaje się na ten moment najmocniejszy. Damy na ławkę jeszcze tutaj tego pana zamiast Kubiaka. I gramy. Oczywiście w ostatnim czasie cały czas pracuję nad taktyką naszej drużyny, szukam optymalnych rozwiązań, szukam tutaj nowinek, które mogę wprowadzić, żeby ten zespół grał jak najlepiej. No zobaczymy, ten schemat, który teraz oglądacie, to jest pierwszy raz testowany, akurat na meczu z Rekordem Bielsko-Biała, no nie. Dlaczego? Why? Why? Te rzuty wolne wpadają. No dobra, ale jest odpowiedź naszej drużyny. Może to coś da. Damrat, dośrodkowanie, Czapliński, Niemczyk, słupek ratuje. No na początku sezonu tutaj Niemczyk by to od słupeczka wpakował do brameczki, ale to nie jest już początek sezonu. Ta forma gdzieś chyba znikła, bo oczywiście on nadal strzela bramki, ale tych bramek już nie strzela co mecz. Nowak, centra i niecelny strzał. Pierwsza połowa, powiem wprost, to nie tak miało być. Ale wraz z początkiem drugiej połowy mam nadzieję, że to się zmieni, bo zero celnych strzałów to jest sytuacja bardzo słaba. No nie gramy z jakąś potęgą, która nam tutaj powinna zagrozić w awansie. Gramy z Rekordem Bielsko-Biała, które strzela drugą bramkę. No to jest już stop. To trzeba zapauzować, wrócić chyba do tego, co nam najlepiej funkcjonowało. Czyli taka oto jedenastka z takimi oto wytycznymi, no bo sorry, ale to co się teraz dzieje to jest dramat. Malik. Kto tu jeszcze może wejść? Wejdzie Szubertowski. Panowie, no kuźwa. Nie gracie z jakimś potentatem wielkim, no to jest środek tabeli. A nam każde stracone punkty właściwie zamykają powoli drogę do awansu do drugiej ligi. Tylko jedna drużyna awansuje, no ludzie. Ogarnijcie się, nie jesteśmy jakimiś słabakami. Potrafiliśmy z takimi drużynami sobie radzić. I nagle co? Jezus Maria, wróbel idzie sam na sam kolejny raz. O la la. No niestety. No jest! Hurra! Gol honorowy. Gratulacje. Niemczyk! Obdrzył! Jedziemy panowie z nimi. Gol kontaktowy. Na 2 minuty do końca. No, przestali grać. Dwie akcje zrobili w 4 minuty, a potem przestali przez kolejne 6. No i super, fajnie. No i co, możecie teraz powiedzieć, że co, że walczyliście do końca, tak? Gówno tam walczyliście do końca. Agresywnie, jesteście do dupy dzisiaj w tym meczu, no, bez przesady. No i widzicie teraz, jak to wygląda?
Po 15 meczach mamy 10 punktów straty do jedynego miejsca premiowanego awansu. Jeżeli wiosną nie zrobimy jakiegoś magicznego comebacku, no to ja ci... Drugi sezon zostaniemy w trzeciej lidze. No, dramat. Szczególnie, że jeszcze teraz nam fotohigiena pomogła remisując z Wartą Gorzów. Do tego jeszcze Marcin Niemczyk dostaje kontuzji na 3-4 tygodnie. No w tym sezonie nie mieliśmy za bardzo kontuzji, no to proszę bardzo, żeby nie było za dobrze. To jeszcze na koniec tego roku kontuzja i dwa mecze ostatnie w tym roku zagramy bez naszego najlepszego strzelca. Teraz jeszcze mamy większe problemy, bo Kubiak, Paweł Kubiak, chce odejść z naszej drużyny, no. Chłopie, uspokój się. Twój kolega z zespołu doznał urazu. W następnym meczu możesz spokojnie pograć, a ty się furiujesz, no. Jak mogę zdjąć chłopa, który ma 12 bramek po 15 meczach z boiska, no. Jak ja mogę dać tobie taką realną szansę, kiedy masz takiego rywala w zespole? No, Łepetyna musi pracować czasem, ziomek. No i dobra, mamy takie zmiany. Damy też może zamiast Bachora kogoś na boisko, Kozłowskiego na przykład. Cyk. Tutaj damy ofensywnie, no gramy ze Starowicami, to jest przedostatni zespół bodajże w rozgrywkach. A w ogóle ten Apis jest zero bra... No, to będzie spektakularny spadek, no ale Starowice są poza nimi najgorsi, więc... No, jeżeli z nimi nie wygramy, no to ja nie rozumiem już, z kim mamy wygrać. No i ruszył. Ruszył Czapliński. Czapliński pod nieobecność swojego kolegi z ataku. Strzela go, a to jest nasz Ameobi. Również bez Schillera potrafi też coś pokazać. Tak jak Heski z Owenem kiedyś byli, to był Emil Heski właśnie, strzelający bramkę bez Owena, no ale nie. What is this? What is this? Ile te Starowice strzeliły bramek w tym sezonie? No nie jest dużo, no popatrzcie, no... Słabo grają, no. To ich jedyny strzał i gol, no. Widzicie, jacy w obronie jesteście mocni, a potem narzekacie, że nie gracie, tak? Kurde... Ludzie... No ale teraz Czapliński, no indywidualnie właściwie ten mecz chce rozstrzygnąć. Wchodzi w pole karne, wywalczył rzut karny. One man show, można powiedzieć, jeszcze niech rzut karny... Wykonany, ale nie, ktoś inny tam podchodzi do tej piłki, jest to Kiliński, nasz etatowy wykonawca stałych fragmentów, jest 2-1, no ale panowie, teraz patrzcie na ten palec. Skupienie. No nie. Zatrzymajcie to, bo będzie źle, no mówię wam, no. Czy wy naprawdę nie chcecie tego meczu wygrać? Kubiak. Indywidualnie, no tak. A potem on płacze, że nie gra, no tak, no świetnie, gratuluję. 2-1, no ale to powinno być już po meczu, po pierwszej połowie. W mordejerze, no. Narzekacie jeden z drugim, że nie gracie? Że nie daje wam szans? No to teraz wyjdźcie i pokażcie jaja. Długie podanie, jest Peron. Peron 9.34, wbiega w pole karne, Czapliński! No nie jest to teraz dobry moment dla niego, bo znakomicie zachował się bramkarz, ale on jako jedyny jest w stanie tutaj ten pierwszy zespół pociągnąć. W ataku. Kubiak tak mocno płacze, gada, pierdzieli, że chce grać i w ogóle, że tutaj ja go nie szanuję, a potem on nie szanuje mnie swoją postawą na boisko. Jezus Maria. Come on. W nagrodę wchodzi Smolarek. Czapliński jeszcze, on próbuje coś zrobić. Bury też ostatnio narzekał. Jest rzutka w pole karne. No i Sotor, mam nadzieję, że już ustala wynik tego spotkania na 3-1 i koniec nadziei zespołu ze Starowic, ale Czapliński, jak już powiedziałem wcześniej, on na swoje barki wziął odpowiedzialność. Utrzymuje tę odpowiedzialność bardzo dobrze. I jeszcze jest jedna szansa, ale strzał nad bramką. No! I brawo! Co on tu zrobił? Zobaczcie, no piłka leci idealnie na wybicie, a ten jeszcze dobija piłkę do bramki, żeby mieć pewność, że piłka wpada, no. Wprowadziłem tego Gradowskiego, który też oczywiście narzekał. Też gadał, że mu nie daje szans. Prowadziłem go na końcówkę, żeby utrzymał świeżość z tyłów, w tyłach i co? I on właśnie robi coś takiego, gdzie on powinien tutaj pokazać swoją jakość. Gdzie jest ta jakość? No bo gole samobójcze nie działają na plus raczej. A tu, proszę bardzo, historia dzieje się na naszych oczach. Apis zdobył pierwszy punkt w tym sezonie, w 16 kolejce, także no, szapoba, szapki z głów. No dobra, czas na cidry. Cidry, jedziemy do Radzionkowa. Ruch Radzionków, który ma miejsce 10, ma miejsce 2, ostatni mecz przed przerwą zimową. No panowie, zakończmy to z przytupem. Zakończmy to mocno, inteligentnie.
z energią. Zagra Malik, Niemczyk, czy mógłby grać? Mógłby grać w sumie nawet. Więc zagra od pierwszej minuty, no bo nie, na Kubiaka nie mam co liczyć. No i gramy z Cidrami. Aha. No to żeśmy zaczęli znakomicie, fantastycznie. Oho. No ale Niemczyk jest sam. To jest zdecydowanie za mało ludzi do ataku. No, pressing udany. Czapliński, no wykorzystaj to. Sam na sam masz. I co? Jaj, 100. Nowak, centra, w pole karne, piłkę, przyjmijcie. No dlaczego tak się przerywa? Byliśmy dalej pod polem karnym. Ja już nie wiem, co z tym zespołem zrobić, żeby nagle coś to się ruszyło. No bo to, co mamy, to powinniśmy wykorzystywać. Kieliński, no pokaż tę jakość z początku sezonu. Sotor, weź to na siebie, uderz, ale w bramkę chociaż. No nic, nic nie chcą kreować. Leci czas, minęłoby 20 minut, nic, zero. Zero aktywności w ataku, dopiero teraz atak gospodarzy. No wybijamy na aferę, ale jest Smolarek, ruszył. Smolarek, wyłóż, uderz, zmieść to, no nie, no stwana, dwóch piłkarzy na samego bramkarza, nie. O Jezu. Nie, to jest porażka. Powiedzcie mi jedną rzecz, jakim cudem Denis Smolarek ma 14 wykończenia akcji? To predysponuje go do wykończenia właściwie takiej sytuacji z palcem w nie powiem gdzie. No dobra, rzućmy okiem na to, co się dzieje w tabeli po rundzie jesiennej. Mamy piąte miejsce. 11 punktów do Fotohigiena Gać, to jest duży dystans. O Jezu. Co ja będę musiał zrobić wiosną, żeby to odrobić?